Cześć, nazywam się Luiza, jestem trenerem personalnym w MyFitnessPlace i przygotowaliśmy dzisiaj dla Was zestaw ćwiczeń, który pozwoli otworzyć Waszą klatkę piersiową. Pierwsze ćwiczenie, jakie wykonamy, kładziemy ręce w bok, rozstawiamy szeroko dłonie i pochylamy tułów w przód. Proste plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i wykonujemy to ćwiczenie 15 do 20 razy w wolnym tempie, dokładnie schodźcie jak najniżej i przytrzymajcie nawet w dolnej pozycji około sekundy, dwie, tak żeby ta klatka miała możliwość jeszcze się dociągnięcia. Druga pozycja, zakładamy jedną nogę za drugą i dokładnie tą samą nogę, którą założyliśmy do tyłu, tą samą ręką z tej samej strony sięgamy mocno w bok. Przytrzymujemy to, trzymaj i puść. Zostajemy w tej pozycji około 5 sekund i powtarzamy tę czynność 10 do 15 razy. Zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Po tym ćwiczeniu zejdziemy sobie do pozycji dolnej i będziemy wykonywać ćwiczenia w podporze. Pierwsze ćwiczenie wykonujemy prawą ręką, sięgając mocno do lewej stopy zewnętrznej strony i sięgając jak najmocniej w niebo dłonią. Wykonaj tę czynność 10 do 15 razy w dwóch seriach, zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Przejdź do wykroku, wysuń daleko tylnią nogę i wykonujemy tę samą czynność górą. Czyli sięgamy mocno w dół, mocno w górę, poruszamy ręką bliższą, nogi wykroczy. 10 razy w dwóch seriach. Zamień nogę i powtórz tę czynność 10 razy. Po wykonanych dwóch seriach połóż się na plecy. Przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, rotacyjnym ruchem jak najdalej potrafisz sięgnij w stronę ziemi, tak aby Twój prawy bark nie oderwał się od podłogi. Zostań w tej pozycji około 10 sekund. Po 10 sekundach połóż rękę na podłodze. Dołóż drugą rękę i wykonuj otwarcie klatki, patrząc się za ręką ruchomą. 10 powtórzeń, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Oczywiście na początku zostań tylko w pozycji, w najdalszym zakresie ruchu i oddychaj. Po 10 sekundach odłóż rękę i ponownie wykonaj 10 ruchów. Cały czas obserwuj swoją dłoń. Następnie przyciągnij obie nogi i staraj się oboma kolankami sięgać do podłogi delikatnie, wspierając się jeszcze ręką. Powoli odłóż nogi, zostań w tej pozycji. Ponownie zostaw bark przyklejony do podłogi. Nie pozwól mu się oderwać. Jeśli bark by się miał oderwać, to zrób mniejszy ruch kolanami. I przytrzymaj. Powtórz tę czynność z drugiej strony. Kolanka na ziemię. Powoli bark zostaje na podłodze. Zostajemy w tej pozycji chwilkę, oddychamy głęboko.
staramy się z każdym wydechem pogłębić ten ruch, jeśli nie byliśmy w stanie dotknąć ziemi lub nasz bark się od niej oderwał. Wyjście z pozycji, powoli wstajemy przez bok i odpoczywamy. Dziękuję Wam bardzo za kolejne ćwiczenia i do zobaczenia wkrótce.